dzisiaj, pomimo tak, trzeba to powiedzieć wprost, niskiej frekwencji, nie wiem dlaczego tak jest, bardzo nie się prosto tego powodu, ale tym bardziej bardzo się cieszę, że Państwo jesteście i że takim realnym efektem, skutkiem tej naszej debaty będzie publikacja, więc na pewno więcej osób będzie miało okazję się zapoznać z tym, o czym będziemy dyskutować dzisiaj. Ta dyskusja jest zatytułowana Swoboda wypowiedzi w działalności naukowej i artystycznej i ona jest oczywiście realizowana w ramach takiego szerszego projektu realizowanego przez Fundację Helsińską Praw Człowieka, monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmocnienie funkcji kontrolnej i mediów lokalnych, to jest pewna druga nazwa. I ten projekt jest realizowany głównie właśnie dzięki Fundacji Helsińskiej, ale we współpracy z nami, czyli Zakładem Praw Człowieka i Zakładem Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. I w tej chwili bym bardzo chciała serdecznie przywitać naszych panelistów i może zacznę po kolei, wymieniamy to przemysł. Pani Dominika Wrowska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dyrektorka zresztą tego programu. Pan profesor ksiądz Andrzej Raguła, który jest wykładowcą na Uniwersytecie, czy w Uniwersytecie Szczecińskim. Też autor niedawno wydanej bardzo dobrej publikacji Bluźnierstwo między grzechem a przestępstwem. Następnie pani Katarzyna Hołda, witam serdecznie. Artystka wizualna, nauczycielka. Super, bo mam artystów w tym panelu. I również pan dyrektor Galerii na Bielu, pan Waldemar Tatarczuk. Witam bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że ta dyskusja ze względu właśnie na różnorodny udział z jednej strony naukowców, autorów, ale też artystów, będzie miała możliwość wygospodarować, wygenerować jakieś ciekawe konkluzje i wnioski. Rzeczywiście temat jest dość trudny, mam wrażenie, w Polsce. To znaczy, od strony teoretycznej i prawnej niby jest okej, ale ta praktyka, mam wrażenie, jest bardzo naruszająca w Polsce z różnych powodów. To znaczy, nawet swego czasu pamiętam, w Warszawie znajomi pracowali cały taki portal Index 73 i zdiagnozowali przeróżne wypadki tak w ramach tej kroniki wypadków cenzorskich od 1989 roku. Bardzo dużo różnych przykładów stosowania tego artykułu, szczególnie tutaj mam na myśli artykuł 196 kodeksu karnego, czyli obraza uczuć religijnych, ponieważ rzeczywiście chyba wiele osób, nie wiem czy paneliści podzielą moje zdanie, ale wiele osób w Polsce ma wrażenie, że wykorzystywanie sięganych do symboliki na przykład religijnej w procesie tworzenia artystycznego w Polsce jest takim tematem bardzo wrażliwym i te zagrożenia płynące z burzącego efektu odpowiedzialności tak karnej, no rzeczywiście przestarza sporo problemów. Więc to tak tytułem wstępu. Chciałabym może też po kolei najpierw panią Dominikę poprosić po prostu o takie krótkie wystąpienie, 10 minut. Jeszcze chciałam się pani zapytać o to, jak Trybunał Europejski, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, bo on jest rzeczywiście o tyle dla nas ważny, jest ta kontrola europejska decyzji sądów krajowych. Jak ten Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiada na tego typu skargi, jakie wpływają do Trybunału z tytułu właśnie skarg z artykułu 10, czyli wolności wypowiedzi. I o doktryny marginesu swobody ocen. Rzeczywiście chodzi tutaj szczególnie o sprawy uczuć religijnych i moralności. Dziękuję bardzo. Dziękuję za współorganizację tego przedsięwzięcia, bo z Warszawy nie było nam łatwo to koordynować, więc pomoc na miejscu była nieoceniona. Bardzo też dziękuję współpracownikom Obserwatorium w Grocie Głowackiej i Adamowi, którzy tu są i bardzo zaangażowali się w organizację debaty. Ja chciałam Państwu w moim krótkim wstępie odnieść się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo on w naszej działalności Obserwatorium Wolności Mediów, a tak naprawdę wolności słowa w Polsce, jest takim wyznacznikiem standardów, które my stosujemy w naszej codziennej pracy. W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka swoboda ekspresji uregulowana jest w artykule 10 Europejskiej
praw człowieka. Swoboda wypowiedzi nie jest prawem absolutnym i możemy sobie powiedzieć, że podlega ograniczeniu z dwóch przyczyn. Pierwszym to jest z jednej strony ochrona prywatności, wizerunku, czyli jakby osób indywidualnych, a z drugiej strony ochrona publiczna ze względu na moralność, porządek publiczny. I tu, jeśli chodzi o podejście Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii dotyczącej małej czerwonej książeczki, która została skierowana do uczniów, a zawierała cały rozdział dotyczący praktyk seksualnych, tłumaczyła różnego rodzaju zachowania seksualne. Ta książeczka została skonfiskowana, czy cały nakład tej książki został skonfiskowany ze względu na jej obsceniczny charakter. Sądy Wielkiej Brytanii uznały, że ta konfiskata była zasadna. Pan Henderson skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na swobodę wypowiedzi. I tu w tym orzeczeniu Trybunał odniósł się do swobody marginesu oceny, mówiąc, że Trybunał mieści się w Strasburgu, daleko od kraju, w którym rzecz się rozgrywała. Musimy pamiętać, że Rada Europy w tej chwili liczy 48 państw członkowskich o bardzo różnym poziomie rozwoju demokracji, ale też moralności czy funkcjonowania religii, znaczenia religii w poszczególnych państwach. Dlatego Trybunał powiedział, że on uznaje to, co orzekli sędziowie w danej sprawie, dlatego że są bliżej sprawy i mogli lepiej ocenić, jaki jest stan publicznej moralności i odbioru tejże publikacji Czerwonej Książeczki. I ze względu na tą doktrynę swobody marginesu oceny, tak naprawdę wolność artystyczna jest tą elementem swobody wypowiedzi najmniej chronioną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. W kontekście swobody artystycznej z reguły była ona ograniczana, z orzecznictwa wynika, że była ograniczana ze względu na moralność bądź ochronę uczuć religijnych. I tu mamy dwa orzeczenia, Miller przeciwko Szwajcarii, dotyczące wystawy trzech obrazów przedstawiających postaci oddające się orgii seksualnej o perwersyjnym charakterze. I całe te obrazy zostały aresztowane w Muzeum w Fryburgu, a ich twórcy zostali skazani za naruszenie moralności i obyczajowości. I pomimo tego, że Trybunał z reguły uważa, że ingerencja w swobodę wypowiedzi na drodze karnej jest szczególnie dotkliwa, dlatego że rodzi daleko idące konsekwencje dla osoby oskarżonej, a następnie skazanej, wywołując tak zwany chilling effect, efekt mrożący, powstrzymujący tą osobę od zabierania głosu, od tworzenia w przyszłości, to tu Trybunał zasłonił się raz jeszcze swobodą marginesu oceny, mówiąc, że sądy krajowe wiedziały najlepiej, jak ocenić daną sprawę i im zostawia się ten szeroką swobodę oceny w tym zakresie. Ale trzeba podkreślić, że wyrok nie zapadł jednomyślnie. Jest bardzo silne zdanie odrębne sędziego Alfonsa Schwimana, który powiedział, że sztuka jest uprzywilejowana enklawem, gdzie panuje klimat nieskrępowanej swobody i gdzie nie można wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń dla artystycznej ekspresji. I tym samym uznał, że w tejże sprawie powinno dojść do naruszenia swobody wypowiedzi artystów przez skazanie ich w postępowaniu karnym. Troszeczkę inaczej Trybunał podchodzi do sztuki, która jest powiązana z wypowiedziami o charakterze politycznym.
z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to akurat dotyczącego bardziej działalności dziennikarskiej w sprawie Lindens przeciwko Austrii. Chodziło o dziennikarza, który skrytykował kanclerza krajskiego w związku z różnymi rodzaju wypowiedziami o charakterze historycznym. Trybunał powiedział, że politycy sami wystawiają się na publiczny świecznik, chcą być wybierani, dlatego muszą tolerować szerszą krytykę. A wszelkie wypowiedzi dotyczące polityki powinny być szczególnie chronione. I w dwóch sprawach, które dotyczą działalności twórczej i polityki, Trybunał odstąpił od tego szerokiego marginesu oceny i uznał naruszenie artykułu 10 konwencji o wolności słowa. Tu pierwszą sprawą, ciężko jest ją mówić, więc przepraszam za ewentualne błędy, Vereinigung Bildender der Künstler przeciwko Austrii. W tej sprawie skarżącym było Stowarzyszenie Artystów, które w setną rocznicę swojego utworzenia zorganizowało wystawę pod tytułem Bieg Wolności Artystycznej, na której znalazł się obraz Otto Müllera pod tytułem Apokalipsa. I obraz stanowił kolaż 34 osób publicznych, także ich głowa była przeklejoną fotografią, a reszta postaci była przez artystę namalowana. Wśród postaci znalazła się m.in. Matka Teresa, austriacki kardynał Hermann Gröhl czy Jürg Haider. Wśród postaci znalazł się również sekretarz generalny austriackiej partii wolności, pan Meyschenberger, który został przedstawiony w taki sposób, że dotyka intymnych ciała, części ciała Jürga Haidera. Już w pierwszych dniach wystawy ta postać została przez jednego z oglądających zamalowana czerwoną farbą, także nie było można jej do końca odczytać. W tej sprawie polityk pan Meyschenberger zwrócił się przeciwko Stowarzyszeniu Artystów o naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie jego wizerunku bez zgody. To jest regulacja chyba austriacka, nie chcę w nią wnikać bardziej szczegółowo. W każdym razie udało mu się uzyskać zabezpieczenie powództwa i areszt obrazu. A artyści musieli zapłacić niewielkie zadośćuczynienie, około 1500 euro. Po czym zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tu Trybunał wprost powiedział, że rzeczywiście polityk został przedstawiony w sposób obrzydliwy, ale ten obraz miał charakter satyryczny, a satyra powinna z definicji być prowokacyjna i pozwalać artyście na troszeczkę więcej. Ponadto Trybunał zauważył, że to zabezpieczenie powództwa, konfiskata czy areszt obrazu zostało naruszone bez ograniczeń czasowych, co skutecznie blokowało wystawianie obrazu przez skarżące stowarzyszenie. I w tej sprawie doszło do naruszenia artykułu 10 konwencji. Bardzo podobna sprawa i do podobnej konkluzji doszedł Trybunał w świeższym orzeczeniu z 2009 roku, Karata przeciwko Turcji. Książka Karata był twórcą książki o Kurdach i został skazany za separatystyczną propagandę. I tu też to tło polityczne i nawiązywanie do Kurdystanu, do sytuacji mniejszości kurdyjskiej w Turcji odegrało bardzo daleką rolę podczas oceny sprawy przez Trybunał, ponieważ Trybunał powiedział, że sztuka niekoniecznie odzwierciedla przekonania artysty, ale nie można jej odrywać jakby od kontekstu politycznego, w którym artysta tworzy. I to tu Trybunał porównał tę sprawę Karata skazanego za działanie separatystyczne do Szekspira, który pomimo tego, że pisał o morderstwie, nie był tam mordercą i uznał, że skazanie Kurda na
naruszyło artykuł 10 konwencji. Ja obawiam się i podchodzę trochę pesymistycznie co do przyszłości orzeczniczej Trybunału, ponieważ teraz margines swobody oceny jako zasada interpretacyjna został wpisany do preambuły konwencji na mocy nowego protokołu 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jeszcze nie ratyfikowanej przez wszystkie państwa członkowskie, ale umieszczenie tej szczegółowej doktryny interpretacyjnej, która jest takim buforem bezpieczeństwa dla Trybunału tak naprawdę, który często się nią zasłania po to, żeby uciec od drażliwych kwestii i powiedzieć, to sądy krajowe wiedziały lepiej, jak oceniać, ja nie muszę się do tego ustosunkowywać, może spowodować, że Trybunał i sędziowie strasburscy będą częściej do tej doktryny się odwoływać. Zresztą w trakcie prac nad samą protokołem 15 to był główny zarzut podnoszony przez organizacje pozarządowe z całej Europy, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka. Dziękuję. I tak się rozgadałam, przepraszam. Bardzo dziękuję. Teraz pana profesora pytanie. Jak wprawdy granice, szczególnie te zawarte właśnie w kodeksie, artykuł 196, w sprawie wyobraźni uczucie są odbierane właśnie z perspektywy one w ogóle są potrzebne. Ja nie chciałbym się bezpośrednio wypowiadać w kwestiach prawnych, bo nie jestem prawnikiem z kształcenia, siłą rzeczy problem dotyczy prawa. To może jeszcze dodatkowo, czy te prawne granice podążają za moralnością? Są mniej dopuszczają niż ten obecny stan moralności? Przyznam, że ja bym chciał właściwie w tym momencie odejść trochę od tej perspektywy moralnej, bo wydaje mi się, że ona jest najtrudniejsza. Moralność bardzo trudno poddaje się sankcjom prawnym i wiemy wszyscy dobrze, że nie ma bezpośredniego transferu pomiędzy moralnością a prawem. Chcielibyśmy być może, żeby tak było, to chyba taka koncepcja także Habermasa, który mówi, że prawo powinno bazować na pewnej koncepcji etycznej, na fundamencie etycznym. Ale zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w świecie, nazwijmy to w dużym skrócie liberalnym, w którym transfer pomiędzy moralnością a prawem jest bardzo skomplikowany. Jak to zwykle często powtarza się, nie wszystko, co jest grzeszne, jest bezprawne albo przestępcze. Wiemy dobrze, że w naszym środowisku kulturowym, czy etyczno-kulturowym zdrada małżeńska jest złem, a nie jest penalizowana, nie jest karalna. To jest oczywiście taki przypadek może skrajny, ale chcę przez to pokazać, że droga pomiędzy moralnością a prawem jest bardzo skomplikowana i zauważam to bardzo często w takim odbiorze osób wierzących, którzy utożsamiają ze sobą oba te porządki. Porządek moralny z porządkiem prawnym. I to działa w dwóch kierunkach. To znaczy wtedy, kiedy kogoś nie jest prawo czy sądy ostatecznie uniewinniają, wywołuje to często w społeczeństwie zdziwienie, przecież zrobił źle. Od tego, że zrobił źle, do tego, że wypełnił znamiona przestępcze, są czynu przestępczego jest bardzo, bardzo daleko. Jest to długa droga. To obserwowaliśmy ostatnio także w takich różnego rodzaju komentarzach, które się pojawiły przy ostatecznym uniewinnieniu Adama Darskiego-Nergala, gdzie sąd jednoznacznie stwierdził, że jego czyn był znieważający, ale nie popełnił przestępstwa obrazy uczuć religijnych, ponieważ nie spełnił określonych elementów, znamion tego czynu przestępczego. A z drugiej strony jest tak, że tak na marginesie jest taka tendencja myślenia w drugą stronę, że bardzo często ludzie mówią, że przecież to nie jest zabronione. Więc jeśli nie jest zabronione, to ludziom się wydaje, że jest dobre. Więc mamy do czynienia też z taką, bym powiedział, legalizacją moralności. Nie tylko wpływem etyki na prawo, ale także odwrotnie. To znaczy prawo także stymuluje moralność w jakimś znaczeniu. Chociażby właśnie przez to, że ludzie utożsamiają, że czyny, które nie podlegają penalizowaniu, czy nie są opisane w kodeksie karnym jako przestępstwa, są z natury rzeczy dobre, choć wiemy, że tak w gruncie rzeczy nie jest. Mnie w tym całym skomplikowanym zagadnieniu, które także opisałem w swojej książce, w tych trzech aspektach, znaczy religijno-moralnym, kulturowym i prawnym, ostatnio najbardziej, przyznam szczerze, fascynuje czy interesuje ta środkowa część,
To znaczy problem pewnego konfliktu kulturowego. Ponieważ artykuł 196 wydaje mi się, czyli mówiący o przestępstwie obrazu uczuć religijnych, jest taką prawną emanacją tego konfliktu kulturowego. Konfliktu kulturowego, który oczywiście teraz schematyzuję, bo tego się tak bardzo prosto nie da opisać. Tego konfliktu kulturowego, który jest pomiędzy sztuką a religią, bo z natury rzeczy oczywiście będę tę przestrzeń reprezentował i z powodu moich zainteresowań naukowych, też, że tak powiem, przynależności organizacji. Skąd ten w ogóle konflikt się bierze? Ja ostatnio uczestniczę w wielu podobnych debatach, także w Centrum Sztuki Współczesnej, czy z Centrum Sztuki Współczesnej była organizowana podobna debata w ramach dziedzińca dialogu w Warszawie przy okazji mojej książki też. Tych debat jest bardzo wiele, ponieważ codziennie właściwie media przynoszą na różnego rodzaju aktualnie, które trzeba by jakoś próbować zinterpretować, także w perspektywie pewnych mechanizmów kulturowych. Zastanawiam się, jak opisać ten konflikt, z którym mamy do czynienia, bo wydaje mi się, że oczywiście rozmowa na temat zasadności tego przepisu, jego ewentualnej nowelizacji, czy rekonstrukcji, czy dekonstrukcji, czy powinniśmy mówić tam o uczuciach religijnych, czy o niektórzy proponują przekonania religijne, co moim zdaniem byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ poszerzałoby zupełnie spektrum zagadnienia, i o tym, jakie powinny być spełnione te znamiona. To jest rzecz niezwykle interesująca, ale w gruncie rzeczy specjalistyczna. O wiele ważniejsza jest debata kulturowa, która ostatnio się dokonuje, która powróciła znowu przy okazji pracy pana Jacka Markiewicza, przypomnianej w ramach tej wystawy British, Polish, Centrum Sztuki Współczesnej, a także spalenia tańczy pani Julity, chyba, tak? Wójcik. Spalenia tańczy pani Julity Wójcik. Skąd bierze się ten konflikt? Być może oczywiście nie jest to dogmat. Posłużę się taką koncepcją, która wydaje mi się, czy kilkoma koncepcjami, które wydają mi się bliskie, które próbują ten problem opisać, nie usprawiedliwić, bo ja bardzo często mówię, że moim zadaniem jest opisywanie procesów, a nie ich usprawiedliwianie. Tak? To jest bardzo istotne rozróżnienie. To, że my jakiś proces opiszemy, to znaczy wytłumaczymy, nie znaczy, że usprawiedliwiamy motywy, które kimś kierują, kto w tym procesie bierze udział. Jest taka koncepcja Hansa Beltinga, opisana w jego książce Obraz i kult, w której on twierdzi, że właściwie w okolicach renesansu nastąpiło coś, co byśmy nazwali sekularyzacją kultu w stronę sztuki. To znaczy, że do czasu renesansu właściwie sztuka była podporządkowana funkcjom kultycznym, funkcjom religijnym, a od renesansu mamy do czynienia z pewną emancypacją sztuki. To znaczy sztuka zaczęła zajmować się, może tak, przestała służyć bezpośrednio kultowi i można by powiedzieć, że funkcje estetyczne zaczęły w niej dominować, spychając na dalszy plan funkcje właśnie ściśle religijne, kultyczne, co widać dokładnie, jak mówią teoretycy, w przejściu od obrazu sakralnego do obrazu o tematyce religijnej. Czyli od obrazu, którym trzeba było dać, to słusznie to chyba Friedeberg pisze, że obrazom należało dawać wiarę po prostu, a później obrazy stały się przede wszystkim pewnym obiektem kulturowym, tak? Powstały muzea i tak dalej. Można by powiedzieć, Beltin mówi, że mamy dwa porządki. Jeden to jest ten porządek kultyczny, drugi to jest ten porządek estetyczny, które na siebie dzisiaj się nakładają. Oczywiście bardzo mocno schematyzując, ja chciałbym to podkreślić, można by powiedzieć, że artyści żyją w tym porządku, w tej ontologii artystycznej, ontologii sztuki. Ludzie wierzący bardzo często funkcjonują w tym drugim porządku, w tej ontologii kultycznej, ontologii religijnej. Wiemy, być może Państwo usłyszeli przynajmniej o wojnach i o ikonoklazmie, który miał miejsce w pierwszym tysiącleciu, który nie skończył, bo później mieliśmy ciąg dalszy, ale ważne było orzeczenie Soboru
w Nicei w roku 787, który to sobie dał podłoże do teologii obrazów w Kościele, w ogóle w chrześcijaństwie. Powiedział on bowiem sobie za świętym Bazylim, i to jest doktryna, która ciągle obowiązuje, że cześć oddana wizerunkowi przenosi się na prototyp. A ten, kto oddaje cześć obrazowi, oddaje go cześć osobie. Więc, proszę Państwa, jest to bardzo ważne stwierdzenie, które wydaje mi się, że jest kluczowe. Ostatnio była debata w Zielonej Górze przy okazji mojej promocji i mojej książki. Później jeszcze rozmawialiśmy także z dyrektorem BWN-u, który znany, Wojciechem Kozłowskim. Z Wojtkiem debatowaliśmy i on mówi, że według niego dzisiaj chyba najważniejszym punktem spornym jest to, że te same symbole, czy te same przedmioty, te same obrazy opisujemy z dwóch różnych punktów widzenia. Czy one są obiektem kultycznym, czy są obiektem artystycznym, bo często są to niestety wykluczające się perspektywy, zamiast nakładające się na siebie. Jeżeli, proszę Państwa, teraz dochodzi do chociażby twórczego przetworzenia symboliki religijnej, obrazu religijnego, pewnego religijnego imaginarium, bo to jest pytanie, kto ma prawo do dysponowania tym religijnym imaginarium? Jedna skrajna odpowiedź powie, że tylko dysponentami są ludzie wierzący, bo to wyrosło w środowisku ludzi wierzących. Druga skrajna odpowiedź powie, że wszyscy bez jakichkolwiek uwarunkowań. Są jeszcze stanowiska pośrednie, które mówią, że wszyscy, ale pod pewnymi warunkami, które na przykład reguluje prawo, że jednak artyście nie jest tak, że wolno wszystko, jak niektórzy twierdzą. Taki mit się pojawia, że artyście wolno wszystko, nawet z punktu widzenia prawnego nie jest tak, że artyście wolno wszystko, bo nikomu nie wolno w gruncie rzeczy wszystkiego, zawsze są ograniczenia cudzą wolności. Ostatnie wydarzenia, proszę Państwa, nam pokazują bardzo ciekawą rzecz. Że to nie jest tak, że obrazy, znaki, symbole są czymś mocnym tylko dla ludzi wierzących. Takie koncepcje, chociażby jak Davida Friedberga, czy ostatnio opublikowana książka Michela w języku polskim, Czego chcą obrazy, pokazują, że wizerunki są silne, że znaki są silne, że obrazy są silne de facto dla wszystkich, nie tylko dla ludzi wierzących. W związku z tym coś, co byśmy nazwali ikonoklazmem symbolicznym, czyli potrzebą niszczenia znaków, jest ciągle funkcjonujące. Proszę Państwa, spalenie tęczy Julity Wójcik jest aktem pewnego ikonoklazmu, dla wielu ikonoklazmu moralnego. Tak? Bo dla kogoś był to obraz czy symbol pewnej moralności związany z mniejszościami seksualnymi, choć wiemy, że symbolika tego jest o wiele większa i nie będziemy tego nad tym teraz analizować. Zburzenie pomnika Lenina w Kijowie wpisuje się w tradycję ikonoklazmu przeciwko pomnikom. Mieliśmy zburzenie pomnika Saddama Husajna, mieliśmy zburzenie pomnika w Teheranie ojca Szacha. Tych pomników zwalonych jest wiele. Pomnik, który ucieleśnia pewien porządek. Więc mamy do czynienia. Nawet praca Jacka Markiewicza jest w pewnym sensie pracą ikonoklastyczną. Bo co robi Markiewicz? Dokonuje symbolicznego gwałtu na pewnym symbolu religijnym, co jest związane także chociażby z tym, że był, czy jest, czy był wyznawcą Kościoła Zielonoświątkowego, gdzie nie ma kultu obrazów, a taki kult obrazów jest chociażby w Kościele katolickim. Co chcę przez to powiedzieć? Że, proszę Państwa, żyjemy w sytuacji właśnie takiego konfliktu kulturowego, w którym oba porządki, to znaczy ten porządek religijny, porządek artystyczny, przedstawiają swoje roszczenia do prawa do dysponowania pewnym zbiorem psychologicznym, pewnym imaginarium symbolicznym, odwołującym się u nas do religii katolickiej. Oczywiście ciągle się są pytania, dlaczego nie ma takich problemów, nie wiem, z islamem czy z judaizmem. Nie ma takich u nas, ponieważ nie ma tych tradycji obecnych wystarczająco silnie. Powtórę, są to zupełnie inne tradycje ikonograficzne, o wiele słabsze. Niektórzy twierdzą, że islam jest aikoniczny, to znaczy nie ma tradycji ikonicznej, więc nie ma także reakcji. Ale zgadzam się z koncepcją właśnie Michela, który mówi, że
ikonoklazm, czyli występowanie przeciwko symbolom, jest takim samym potwierdzeniem wiary w symbole jak ikonodulia, czyli kult obrazu. W związku z tym pytanie, dlaczego tak silne bywają reakcje na aneksję znaków religijnych. Niektórzy dzisiaj twierdzą, myślę, że jestem też jakaś część prawdy, że tak silna obecność znaków religijnych w sztuce, albo na przykład tak silna obecność znaków religijnych w reklamie, to jest słynna Casado Coca przeciwko Hiszpanii, kwestia, prawda, i wolności także artystycznej działalności komercyjnej i reklamowej, prawda, tak silna, duża obecność odniesień religijnych w reklamie pokazuje paradoksalnie, że są to znaki silne, funkcjonujące, wywołujące reakcje, które prowokują pozytywnie i prowokują negatywnie. To nie moja koncepcja, aczkolwiek wydaje mi się ona też interesująca. Właśnie pan dr Piotr Bernatowicz, to jest historyk sztuki z Poznania, podczas ostatniej właśnie debaty przy okazji książki mówił, że niektóre prace są w odbiorze ludzi agresywne. Na przykład praca Doroty Nieznalskiej została odebrana jako agresywna i rodząca w związku z tym także agresję. Nie usprawiedliwiam, próbuję wytłumaczyć pewien mechanizm. Tak samo praca Markiewicza mogła być odebrana przez ludzi wierzących jako agresywna i wywołała agresję w postaci czego? I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe pytanie. Najczęściej mówimy, że w postaci chuligaństwa. Są tacy, że to może nie było działanie chuligańskie, tylko działanie właściwie to teza nie moja, pewnego prawnika, który mówi, że być może sensowniej było to, że ktoś przyszedł i obalił to farbą, niż żeby poszedł do sądu, bo jakby te działania były na płaszczyźnie symbolicznej, tak? I działanie Markiewicza było na płaszczyźnie symbolicznej i działanie tego, reakcjonisty. Oczywiście też powiem, że że Markiewicz jest artystą, a ten nie jest artystą. Pytanie, kto ma prawo kogo nazywać artystą, to jest słynne orzeczenie pierwsze chyba w sprawie Nieznalskiej, gdzie sąd rozważa tam, nie? Kto ma prawo być artystą, zresztą orzeczenie, powiedziałbym, skandaliczne w sposobie. Konkludując, proszę Państwa, nie wiem, jak z tego wybrnąć, przyznam szczerze. Ja nie wiem, czy to mi się udało pokazać. Staram się nie być arbitrem żadnej ze stron, co mi, że tak powiem, w moim środowisku dosyć się zarzuca. Ale próbuję znaleźć po pierwsze motywy i mechanizmy tego konfliktu kulturowego, bo jeżeli nie poznamy tych motywów, mechanizmów, nie uzgodnimy warunków wstępnych, nie będzie żadnej możliwości debaty na ten temat i skończy to się albo wyczynami chuligańskimi, albo wszystko będziemy kończyć w sądzie. Ja w swojej książce na końcu napisałem, że sąd jest ostatecznością, który będzie musiał pewną taką demarkacyjną linię za jakiś czas wyznaczyć. Ale trzeba robić wszystko, żeby do tego sądu nie iść, bo to jest moim zdaniem ostateczność. I trzeba te dwa porządki, to znaczy porządek religijny i porządek, powiedzmy sobie, artystyczny, które będą na płaszczyźnie prawa wyrażały się jako prawo do sumienia, wolności sumienia i wyznania, z drugiej strony prawo, mówiąc krótko, do ekspresji artystycznej, trzeba je nieustannie uzgadniać, nieustannie ze sobą konfrontować, nieustannie wyważać, nieustannie się pytać, czy która jest ze stron tego prawa nie nadużyła w stosunku do tej drugiej strony, bo nie chcę nazwać to przeciwnikami. Pewno trudno będzie nam uzgodnić jakąś postawę dialogiczną, ale żeby to przynajmniej była postawa polemiczna, bo wydaje mi się, że postawa polemiczna to jest postawa, która da nam jakieś podstawy do dalszej rozmowy i dzięki temu być może unikniemy nie tylko przemocy symbolicznej, ale także przemocy rzeczywistej, fizycznej. Bardzo dziękuję. To tyle. Szczególnie z tym, że te sprawy nie powinny trafiać do sądu. Zresztą problem jest też taki, że sądy i sędziowie muszą w którymś tam momencie przyjąć tę rolę krytyka sztuki, recenzenta sztuki. Znaczy muszą przyjąć bardzo, nie chciałbym otwierać dyskusję, ale muszą przyjąć bardzo wiele ruchów. Ja przeanalizowałem orzeczenia w tych trzech sprawach. Nieznalskiej, Dody i Bergala. I sąd musi tam się wypowiadać jako krytyk sztuki, jako specjalista od wolności, jako specjalista także od przedmiotów kultu w danych religiach, bardzo często nie powołując nawet biegłego. I debatuje, i sąd orzeka, co jest dla mnie przedziwne, sąd orzeka
czy w danej religii coś jest, czy nie jest przedmiotem kultu. Co jest kuriozalną sytuacją, bo co sąd może wiedzieć o tym, czy Biblia i w jakim sensie jest przedmiotem kultu w Kościele katolickim, powołuje się pewnie na jakąś swoją katechizmową wiedzę, a sąd powinien być niezawisły także od swojej wiedzy katechizmowej. Więc to są przeciwne historie, bo przyznam szczerze, że zresztą chyba tak w bardzo wielu dziedzinach jest, że sąd musi dokonywać nawet często definiowania pewnych zjawisk, które są niewystarczająco zdefiniowane na kilku płaszczyznach, chociażby kwestia definicji sztuki jak bardzo dziękuję. To jest bardzo chciałam ciągnąć temat prawie, bo jak granice prawne, szczególnie te zawarte właśnie w kodeksie karnym, są odbierane przez artystów z kolei. Z perspektywy artystycznej parę takich refleksji może od Pani. Też to, czy ta odpowiedzialność karna grożąca jest w jakikolwiek sposób brana pod uwagę w tym procesie tworzenia artystów, czy powinna być brana pod uwagę i ewentualnie to ryzyko już jest postawione. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czyli jaka jest świadomość granic, ja bym się powiedział, że generalnie wypowiada z Bogiem każdą inną, artysta po prostu ludzi. Nie, ja bym w ogóle tutaj przestrzegała przed takim przeciwstawianiem artystów, tutaj artyści kontra ludzie wierzący, bo to się bardzo często po prostu pokrywa. Tak samo nie udostępniałabym katolików z obrażonymi, bo to się z kolei bardzo często nie tak, żeby nie antagonizować. Więc ja bym tu nie chciała wydać się taką, ludzie są takie granice, pewnie bardziej to się intuicyjnie rozstrzyga, niż my nie jesteśmy prawnikami, więc jest prawdopodobnie no tak, intuicyjnie. No badanie powinna intuicyjnie wrażliwość. Natomiast jeśli chodzi o taką świadomość konsekwencji, to ja myślę, że one są, bo ten przepis jednak jest dosyć często używany przeciwko artystom. I te procesy obraz uczuć religijnych to jest, powiedziałabym, żeby szkoły i góry lodowej, tak naprawdę wydaje mi się, bo myślę, że mniej więcej od czasu procesu nieznalskiej w Polsce zaczęła się rozwijać taka swoista cenzura prewencyjna sztuki, która już w tym momencie jest akurat prowadzona no, przez galerię po prostu i kuratorów. Ja nie wiem, ile tak naprawdę sztuki jest. Znaczy, okej, ja nie chcę rozgrzeć tych środowisk fanatycznych, różnych katolickich, środowisk PiS-u, bo to jednak one tu no, mają tę inicjatywę, powiedzmy. W każdym razie zaczęli w ogóle ten cały proces. Natomiast ja tak naprawdę nie wiem, ile tak naprawdę dzieł sztuki jest cenzurowanych przez fanatyków, przez PiS, a ile przez galerie i przez kuratorów, nie? Bo też chodzi o to, że to nie artyści decydują o tym, co jest pokazywane, tylko galeria wybiera z tego, co proponuje artysta. I myślę, że tutaj na poziomie wyboru pracy do pokazania bardzo często odrzuca się prace, do których można by się było przyczepić z powodu tego przepisu. I to jest problem. I pytanie, czy odrzuca się prace, które są, które się nie bronią artystycznie, czy pytanie, czy się odrzuca dobre prace, które mogą być przez kogoś uznane za kontrowersyjne. No tak, no problem jest też właśnie pani Nieznarskiej, która już 8 lat trwał ten proces, to jeszcze właśnie uczcie zniknęła w którymś tam momencie z tej przestrzeni. Tak, bo galerie po prostu zaczęły się bardziej pokazywać. I to nawet nie chodzi o tę pracę, po prostu zaczęły bojkotować wszystko, co ona zrobiła. W takim razie ja chciałam jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Ponieważ właśnie chciałabym też troszeczkę zejść na ten poziom nasz lubelski. Myślę, że też do tego Pan Babena się też odniesie, bo Pani już wspominała o tym środowisku PiS-u. Mam na myśli na przykład stanowisko radnych PiS-u z kwietnia, słynne okładce Zoom. Mam pytanie takie, bo oczywiście stanowisko radnych PiS-u zostało, może ja puszczę jego wersję wypowiedzi, czy Państwo widzieli, o czym mówimy. W sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia Lublinian. To jest stanowisko, w którym Rada Miasta, jak można przeczytać dość krótkie stanowisko, że z dużym niepokojem obserwuje pojawiające się raz za razem na grupie
wróć lubelskiej kultury imprezy mocno uderzające, bądź to w poczucie dobrego smaku, bądź dobre obyczaje. I przykłady tu są właśnie podane, jak ta okładka lubelskiego formatu arkitektonicznego Zoom, czy na przykład promocja w galerii Labirynt wystawy zadedykowanej Madonny. No i tutaj przede wszystkim jest ten apel, żeby tego typu wystawy czy wydarzenia kulturalne, artystyczne nie były, czy przedsięwzięcia nie były dotowane, jak rozumiem, z budżetu tak, miasta, czyli ze środków publicznych. Więc pytanie moje jest do pani Katarzyny, jak to zostało odebrane przez środowisko artystyczne? Czy to właściwie przysporzyło, znaczy odwrotnie, większej reklamy? Bo to przeważnie w XXI wieku to jest ten efekt, że ktoś, kto protestuje, przysparza większej reklamy samemu wydarzeniu, prawda? Mam mówić za wszystkie wydarzenia, czy za moje? Nie, bo jak jest odebrane, to przykład swoje. Bo jak było się 2 lata wcześniej, więc jak już miało być rozgramowane, to już zdążyło być wcześniej. Natomiast ono było oczywiście źle przyjęte do stanowiska, bo przecież to, to nie chodzi ani o dyskusję w tym stanowisku nie chodzi o dyskusję nad dystrybuowaniem środków publicznych, czy nie chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, jakie my tutaj stosujemy metody wychowawcze, tylko jednak chodzi o w jakiejś sprawie czysto ideowe, nie? I o zbijanie kapitału politycznego przez René do Dwojewa i jego kolegów. To zakulisowo wśród tej mózgu Kulisznera jest to, że to jest też pewnego rodzaju ta funkcja pewnej wojny czy wojenki, czy pewnej gry w samym ratuszu pomiędzy jednak urzędnikami tak, i władzami. No i więc ono było przyjęte źle, ale też reakcja była dosyć szybka i taka zdecydowana ze strony środowiska, więc efekt był taki, że kiedy Radny Tułajew zaproponował kolejne stanowisko podobne do tego, to już radni powiedzieli, że nie chcą się w to bawić więcej. Więc jakby, no myślę, że chwilowo na tym jest sprawę za nas. Dobrze, a w takim razie jeszcze pana Wady Marii Chodczuka. Chciałam się zapytać jako dyrektora Galerii Radnej, bo też została stara galeria pana przywołana jako tablicę w tym stanowisku. Mam pytanie, czy państwo odmawiacie w związku z tym, jak teraz, jak wcześniej, jakimś artystom właśnie bojąc się kolejnych jakichś działań ze strony ratusza czy władz? Znaczy nie zdarzyło nam się odmawiać, czy też nie... Czy też nie było jakby propozycji wystaw, które mogłyby budzić kontrowersje. Też organizując wystawę Katarzyny Hołdy pod tytułem Madonny, nie sądziliśmy, że może wzbudzić jakieś kontrowersyjne reakcje. Ja byłam pewna, że ja nie byłem. Ja byłem zaskoczony jakby też tymi protestami, gdyż one protestowali ludzie, którzy nie widzieli wystawy. Bardziej wystarczył sam tytuł wystawy i plakat, aby wzbudzić protesty. I tutaj to myślę, że jakby problem pojawił się taki, że jakby w sferze profanum pojawia się temat sakralny. Jakby to jest dla wielu osób związanych z jakąś religią, to jest problem, gdzie temat religijny pojawia się nie w kościele, tylko w miejscu świeckim. Jakby to, a czy też jakby ciekawe jest to, że przez te ostatnie 20 lat, 20 parę lat, kontrowersje budzą obrazy. Jakby, strefa wizualna. Strefa wizualna. Jakby w czasach PRL-u, czasach cenzury, jakby cenzura interesowała się przede wszystkim literaturą. Literaturą, teatrem, tutaj był problem. Jakby w tej chwili
Nie wiem, czy wynika to z takiego powodu, że ci, którzy protestują, czytać nie lubią? To... No, my jednak trochę staliśmy się bardziej takim społeczeństwem medialnym, to jest sprawa z internetu, schowań, tak. Czy mogę poprosić jeszcze o przedstawienie trochę przez Katarzynę, na czym polega sama wystawa, bo przyznam się, że nie widziałam i nie do końca wiem, więc chyba było łatwiej też niektórym z nas zrozumieć. To było 9 obrazów przedstawiających Martę Boską, ale w taki sposób, powiedzmy tak, miała parę obrazów, które zupełnie jak inną postać niż ta wykreowana przez Kościół katolicki, bardziej tak w kontekście pogańskiej bogi, i ona była utożsamiana z tą bogią pogańską. Było kilka obrazów, może dwa, które były takie typowo katolickie, tam Pieta i Święta Anna Samoszecia, że kompozycja symbolika, takie stricte katolickie, i były takie obrazy po prostu pośrednie między jednym a drugim. I chodziło, jakby no, to nie były obrazy stricte religijne, tylko bardziej chodziło o to, żeby zająć się motywem. I jakby powiązanie tego motywu z wcześniejszymi religiami, też trochę, żeby za pomocą tej postaci przedstawić jakieś doświadczenie też biologiczne życia kobietą. O to chodziło. Natomiast bym chciała jeszcze do tego, co Wadek powiedział. Też musimy pamiętać, że to nie w środowiskach wierzących rozpętały w ogóle awanturę, tylko zaczęli się radni awanturować. Nie. Potem... To radni to dużo później. Nie. Wtedy. Protest był... Ja pamiętam. Ale ja też pamiętam. Bo prezydent dostał list od profesora z Kulu i później jakby w ślad za tym protestem profesora z Kulu były zbierane podpisy pod kościołami. No, jak już poszczególni ci po prostu naiwnych, którzy w ogóle nie wiedzą, czego dotyczy list i go podpisują, jeszcze jest inna sprawa. Natomiast to nie jest tak, że... to był protest inspirowany w jakiś sposób. To nie jest tak, że przyszły te panie, co się wodą z różańcami, same z siebie i zaczęły coś... A czy to jest nie, problem, nawet że... Nawet nie wiedziały o takiej wystawie, nie? Że problem, kto inspiruje i... Że i, politycy jak... próbują zbijać kapitał polityczny, wykorzystując ludzi. Tak, mam wrażenie, że też studenczą to tak też jest, że jest w takim sensie też ta chęć zawłaszczenia przez polityków tej sfery, kontrowersyjny, taki konfliktowy, to fajnie po prostu dzieli rząd. A czy z tęczą to jest jeszcze inna sprawa, bo na tęczę zostały nałożone znaczenia, których autorka nie miała na myśli. To troszkę jak z tym kawałem, że no, komuś się kojarzy po prostu zawsze. Bo mi się panie doktorze wszystko z tym kojarzy. Ja mogę się wtrącić, tak. Bo nie wiem, czy już tak. Tak. Jak najbardziej. Bo odwołując się do tego, co mówi tutaj pani Katarzyna. Tak, ja absolutnie się zgadzam z tą poprawką, że tutaj dokonałem takiego bardzo mocnej schematyzacji, zresztą to podkreślałem na osoby wierzące i artystów, tak jakby artysta nie mógł być człowiekiem wierzącym, albo człowiek wierzący nie mógł być artystą. Oczywiście, że to jest pewien podział logiczny, a nie rzeczywisty. Tak. Mam jedynie wrażenie, że w odbiorze pewnej części społeczeństwa mamy do czynienia z takim działaniem zewnętrznym. Co chcę przez to powiedzieć? O ile w ikonografii religijnej, tak? Teraz siedzę, czytam trochę książkę, zapewne znaną, pod tytułem Seksualność Chrystusa, o przedstawieniach nagiego Chrystusa w renesansie. Tego było mnóstwo. Dzisiaj nikt być może nie ośmieliłby się tak malować, bo to żyjemy w czasach postwiktoriańskich, pruderyjnych. Ale myślę, że dominowało przekonanie, że to wyrasta z wnętrza religii. Dzisiaj bardzo często jest taka wrażenie, że te prace wyrastają z zewnątrz. Czemu służy chociażby takie pojęcie jak sztuka krytyczna, tak? Bo ona jest odbierana jako sztuka zewnętrzna wobec faktu religii, że to są
właśnie sztuka krytyczna wobec faktu religii, a więc bardzo szybko od sztuki krytycznej przejść w odbiorze społecznym do sztuki obraźliwej, atakującej i bardzo szybko jest przypisać intencje twórcy. Tutaj pani mówiła, co miała na myśli, tak? Mniej więcej, że miała być to bezpośrednio artystyczny, rewizja myślenia o matce i o macierzyństwie, o roli, nie wiem, Matki Bożej, konotacjach także rodzimowierczych i tak dalej. Ale czy my chcemy tego, czy my nie chcemy, czy my to akceptujemy, czy nie akceptujemy, pewnie dla wielu będzie to natychmiast obrazoburcze z powodu samego usytuowania. Z powodu samego usytuowania, tak? Że to jest usytuowane w przestrzeni, tak jak pan powiedział, nie kościoła, nie w przestrzeni sakralnej, tylko w przestrzeni profanów, co bardzo szybko generuje takie przypisywanie negatywnych intencji. Mówię o zjawisku. Ważną rzeczą, ja się nie chcę odwołać do kwestii lubelskiej, bo zupełnie się na tym nie znam. Ja jestem zielony i góry. Chociaż doktorat mam w Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego. Też to, o czym przed chwilą tutaj już wspomnieliśmy jeszcze, że bardzo często nie mamy do czynienia z reakcjami spontanicznymi, które byłyby naturalne, z którymi łatwiej byłoby je interpretować, łatwiej by je było zrozumieć, zaakceptować, bo często mamy do czynienia z reakcjami stymulowanymi. Tak? Czy też sugerowanymi chociażby przez polityków. Co już nakłada na to taki kaganiec w tej dyskusji, tak niemożliwą czyni tę dyskusję, że to się zdaje trudne. Jeszcze jakiś wątek miałem tutaj, ale mnie oczywiście zginął o tej właśnie polityczności debaty. Aha, więc bardzo ciekawy był ten wątek, kiedy państwo mówili, czy spodziewać się, nie spodziewać się pewnych reakcji. Być może zabrzmi to teraz dosyć radykalnie. Przepraszam bardzo, że tak to zabrzmi. Przyznam szczerze, że kiedy czytam wypowiedzi artystów, którzy mówią, też jest taka wypowiedź Doroty Niestarskiej, cytowana chyba w pierwszym orzeczeniu, czy tam w ogóle w tym, że ona nie wiedziała, że takie wyzwolone akcje. Przepraszam, wydaje mi się, że ktoś albo jest, albo udaje ignoranta, albo jest ignorant. Osoba, która żyje w środowisku, czy w kulturowym środowisku polskim, które jest bardzo mocno nacechowane religią, nawet ateista ma świadomość, czy człowiek niewierzący, czy rodzimowierca, czy wyznawca islamu, mija codziennie mnóstwo kościołów i ma świadomość, że to imaginarium religijne funkcjonuje bardzo mocno i funkcjonują bardzo mocno reakcje i emocje religijne. Dla mnie o wiele uczciwszą sytuacją jest, kiedy ateista mówi: tak, wiem. Wiem, co to wywoła. Wiem, że to wywoła reakcje obrazoburcze. Wiem, że będą ludzie obrażeni. I dlatego to chcę zrobić. Ponieważ moim zadaniem jest... To nie jest tak, że to musi mieć intencje... Ale tak, oczywiście. Tak ma pani rację. Nie musimy zakładać oczywiście intencji od razu negatywnych. Bo może być tak, to jest taka słynna układka, ja tutaj cytuję któregoś z pism amerykańskich, kiedy tam mówi, że... Państwo, wy macie prawo się obrażać, ja mam prawo was obrażać. Zgoda. Tylko nie zawsze tak jest, oczywiście. Nie należy zawsze przypisywać, to nie musi być właśnie ze względu, ale może być mimo. Tylko czasami, jak słyszę tłumaczenia, że on nie wiedział, że to takie wywoła, no sorry, winę tu. Nie zgadzam się z tym. Nie mogę tego zaakceptować, bo to jest dla mnie hipokrytyczne. Powiedzmy szczerze, wiem, jakie to może wykonać. Wiem, jakie może wywołać to reakcje i mimo tego jestem osobny zdania, że należałoby te debaty toczyć między sobą i nie iść od razu do sądu. Tym bardziej, że słusznie tutaj pan zauważył, chyba pani, że najczęściej idą ci, którzy nie widzieli. Na koncert przecież przeciwko Nergalowi skargę złożyła osoba, która na jego koncercie nie była, prawda? Pracy Nieznalskiej nikt nie widział ze skarżących w Galerii Wyspa, zresztą akademickiej galerii chyba nie tak bardzo uczęszczanej, jak w relacji telewizyjnej, tak?
tak? Co było bardzo istotnym elementem, że to była bardziej reakcja na relację telewizyjną niż na dzieło, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, to prawda. Ale to, że ja myślę, że powinniśmy starać się brać te wszystkie elementy w nawias i na tyle, na ile się da szukać możliwości debaty o tych dziełach, o miejscu tych dzieł, o ich znaczeniu, o ich roli. Jeżeli są dobre, to też jestem zdania, że się będą bronić. Ja w książce stawiam tezę, że praca obrazoburcza, jeżeli jest bardzo dobrą pracą, to oczywiście elementy prawne tam mówią, że to musi być proporcjonalne do efektu, który ma wywołać, to znaczy właśnie do krytycznego i tak dalej. Ale myślę, że powinniśmy brać, ja zawsze o to apeluję, żebyśmy brali pod uwagę wzajemne wrażliwości. To jest chyba ważne. Pytanie, czy z powodu wzajemnych wrażliwości artysta powinien się czasami wycofywać, on może uznać to za nie wiem, element pewnej cenzury. Ale proszę Państwa, bardzo wielu rzeczy nie robimy ze względu na to, żeby kogoś nie obrazić w życiu. Po prostu nie robimy niektórych rzeczy, na które mielibyśmy ochotę, chcielibyśmy, pcha nas do tego. Proszę Państwa, ile razy człowiek ma ochotę? Ja wiem. Swego czasu kiedyś ten słynny obraz karmiącej Madonny z nagą piersią było obrazem do zaakceptowania. No, były takie epoki. Wczesne mogłaby być obraza uczucia religijnego. W ogóle samo to, że była naga pierś. Jeśli do artysty, to jeszcze tak. Jeśli do artysty, to nie było tego. Jeszcze tak chcę dorzucić element, bo czasami wykorzystuje się symbole religijne w celu zwrócenia, ze względu na ich kontrowersyjność, w celu zwrócenia uwagi na jakiś problem społeczny. I tu mam na myśli okładkę Wprost sprzed wielu lat, gdzie Matka Boska została przedstawiona w masce gazowej. I to miało na celu zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska w okolicy Częstochowy. I tu myślę, że bardzo ważne jest oprócz samej kontrowersji, jaką oczywiście miał wzbudzać symbol religijny, to tło i ten interes, jakim kierował się artysta, który tą okładkę wykreował. Ta sprawa zresztą trafiła do Trybunału z tym, że zwrócili się do Trybunału osoby, których uczucia zostały urażone i które próbowały wszczynać postępowanie przeciwko Wprost na szczeblu krajowym. Im się to nie udało i zwrócili się do Trybunału. I tu, o ile decyzja sama Trybunału jest bardzo lakoniczna i niewiele z niej się da wyczytać, to wiem jakby od kuchni, od Marka Antoniego Nowickiego, który wtedy zasiadał w komisji, że ten interes społeczny, pokazanie problemu społecznego było bardzo ważne w ocenie Trybunału. I tu fajnie zderzyć sobie tą okładkę Wprost i wykorzystanie symbolu religijnego z wypowiedzią Doroty Rabczewskiej, Dody, które też nawiązuje do religii, do postaci biblijnych, ale ciężko pomyśleć jakikolwiek jakby interes publiczny, czy wpisywanie się w jakąkolwiek debatę publiczną w jej przypadku i w jej wypowiedzi. Więc to też jakby ten interes, ten kontekst społeczny, myślę, że trzeba oderwać trochę od samego symbolu, który po prostu jest tą formą prowokacji zwrócenia uwagi. Ja bym mogła jeszcze jedną rzecz wrócić tutaj. Ksiądz powiedział, że warto się powstrzymać czasami przed tym, żeby kogoś nie urazić i tak dalej. Ja bym popatrzyła jednak z drugiej strony na to. Znaczy, nie ma dzieła sztuki, które adresowane jest do wszystkich. Ono zawsze ma jakąś grupę odbiorców szerszą, węższą. I teraz pytanie, jeśli malujemy obrazy kościoła, to oczywiście wiadomo, że trzeba brać pod uwagę powiedzmy więcej danych i na miejscu sobie można pozwolić. Natomiast jeśli malujemy obraz, którego przeznaczeniem jest wisieć w galerii albo którego przeznaczeniem jest, nie wiem, po to, żeby go sprzedać prywatnej osobie, której się on będzie budował, to nie robimy go dla wszystkich, więc bez przesady, to też nie jest tak, że robiąc wszystko trzeba myśleć o wszystkim. Ale nie, ja nie postuluję, żeby myśleć o wszystkich. Nie, broń Boże. Mówię o pewnym takim mechanizmie, który pewno człowiek
ma w sobie w ogóle, nie mówię tutaj o mechanizmie w odniesieniu do malowania konkretnego obrazu i jego adresatów, nie, mówię o takim w ogóle mechanizmie moralnym, który chyba ma, że część się powstrzymuje czasami przed, tak, przed czynami, które byłyby odebrane przez kogoś jako, nie wiem, raniące i tak dalej, a mamy ochotę, więc o tym tylko mówię. Ale oczywiście, że pani ma rację, że... W odniesieniu do kogoś, powstrzymujemy to okej, ale jeśli kogoś konkretnie dotyczy to, co robimy, a mimo to będziemy się powstrzymywać, to już chyba ulegamy szantażowi emocjonalnemu, albo jesteśmy zbyt ostrożni. Nie, ja po prostu mówię o tym, że... No dobra, ktoś się może obrazić, zawsze się może. Zawsze się może ktoś obrazić, dlatego nie możemy przewidzieć oczywiście, może mieć najlepsze intencje, ktoś się obrazi. To jest problem także sądów przy analizie artykułu 196 bardzo dużym, tak? Bo jakby sąd z góry zakłada, że nie da się zweryfikować stanu obrażenia i to przyjmuje jako dobrodziejstwo inwentarza, tak? Bo wrażliwość ta osobista nie podlega różnicowaniu oceny. Z tego co widzę, sądy nie podważają samego stanu obrażenia, analizują raczej stronę przedmiotową i podmiotową, czemu to znaczy, czy mamy do czynienia znieważeniem i tutaj poszukuje się obiektywnych kryteriów owego znieważenia, co nie jest takie proste, bo to czy należy się odwołać do powszechnej wrażliwości, czy uprzeciętnionej wrażliwości, czy do specjalistów, czy do ludzi o wysokiej wrażliwości, czy o niskiej. Tu w przypadku procesu Nergala było takie przeciwstawienie pomiędzy wrażliwością, nie wiem, katolicyzmu inteligenckiego i katolicyzmu ludowego. Moim zdaniem dosyć niebezpieczna ścieżka, bo dlaczego przedstawiciele katolicyzmu ludowego mieliby mieć gorszą wrażliwość, mają inną wrażliwość, być może bardzo poszerzoną, ponieważ jeśli dla kogoś sfera kultyczna jest bardzo ikoniczna, to i sfera obrażenia też będzie ikoniczna. To są dwie strony tego samego medalu. Pytanie o tę stronę podmiotową bardzo istotne tutaj jest. Można to poszerzyć także na kwestię właśnie intencji, interesu społecznego. Dlaczego ktoś to robi? Z jakiego powodu to robi? Po co to robi? Dlatego myślę, że osobom, które patrzą na to z punktu widzenia tylko i wyłącznie kryteriów religijnych, bardzo często, świadomie to mówię, brakuje wzięcia pod uwagę innych, poza religijnych kryteriów. Na przykład w tym przypadku, moim zdaniem reakcja była zbyt szybka. Należałoby opisać ten kontekst tego wydarzenia. To jest chyba główny problem, że my zbyt szybko imputujemy artyście negatywne motywy. No tak jest łatwiej, tak, bo próbować zrozumieć, no nie wiedza, jak wiemy, robi zawody. Jak to Bertrand Russell mówił, że ludzie mówi są pewni siebie, a ludzie może tak powiedzieć. No otóż to. Ja myślę, że ta pewność odbiorców, części oczywiście odbiorców, co do negatywnych intencji twórcy, blokuje bardzo często wszelką debatę. Blokuje bardzo często wszelką debatę. A z drugiej strony są tacy, mają taką wrażliwość, że ten przedmiotowe znieważenie jest dla niego tak obiektywne, że żadne intencje tego nie zniosą. To znaczy, nie można się dziwić, że są osoby, dla których nagi mężczyzna, który przytula się do krzyża, nie będzie akceptowany. Jego wrażliwości nie będzie do nigdy akceptowane, bez względu na to, jakie motywy przyświecały autorowi. On może o tym mówić w nieskończoność, a ktoś powie, że te wszystkie intencje są niewystarczające, ponieważ to przedmiotowe znieważenie dla niego jest tak obiektywne, że skonfrontowanie, to co ja często nazywałem nieczystym pomieszaniem za blentem, że to zderzenie ze sobą sakralności z nagością, niestety takie mamy konotacje, będzie dla niego nie do zaakceptowania, prawda? Ze względu na to, o czym będzie mówił ten artysta, jakie będzie miał intencje, co będzie chciał przez to wypowiedzieć. Być może chce przez to wykładzie nawet swoją wiarę. Musimy mieć świadomość, że to mogą być. Może się to zderzyć z taką reakcją, której nie mamy jak, że tak powiem, zneutralizować. W tym kontekście też zastanawiam się, jeżeli jest ten różny poziom, prawda, wrażliwości i sposobu odbioru,
potrzeba, żeby państwo w postaci artykułu 196 czy ustawy o Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji, artykuł 18, który mówi o potrzebie ochrony wartości chrześcijańskich, czy ta sfera publiczna musi wkraczać i regulować te kwestie, bo później to prowadzi do, no, w moim odczuciu, z tego rodzaju patologii w postaci Ryszarda Nowaka, dyrektora czy przewodniczącego Komitetu Ochrony Przeciwko Seksom i Przemocom, który wyspecjalizował się w składaniu zawiadomień na prokuraturę odnośnie artykułu 196 kodeksu karnego i czy o to nam chodzi, tak? Bo tu odchodzimy już od tego indywidualnego odbiorcy, który reaguje na sztukę, a kogoś, kto wykorzystuje po prostu system i wyspecjalizował się w tym. I to działa w dwie strony, bo z drugiej strony taką odpowiedzią jest, zapomniałam w tej chwili nazwiska, ale osoba, działacz społeczny, który jest wiernym słuchaczem Radia Maryja i słucha Radia Maryja tylko po to, żeby zawiadomienia pisać do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w momencie, kiedy mniejszości narodowe ewentualnie są w jakiś sposób obrażane, czy pojawiają się treści komercyjne. Czyli też jakby to nie jest ten słuchacz, który jest urażony jakimiś wypowiedziami, które na ten nie, prawda, się pojawiły, tylko wykorzystujący niejako system i można powiedzieć pieniądz. Czy to utrzymywanie prawne publiczno-skargowych przestępstw nie prowadzi do tego typu patologii. Odchodzimy od tej równej oceny w pewnym sensie odbiorców. Więc właśnie, bo problemem nie jest to, że komuś się nie podoba i nie wiem, że napisze list protestacyjny, czy przyjdzie się tutaj z grupą sobie podobnych wchodzić pod galerią, tylko problemem są te procesy, właśnie te konsekwencje prawne. Też nie zawsze wszczynane przez te grupy, które rzeczywiście poczują się urażone, bo może wybiorą inny sposób, tak, mówienia pod galerią, czy odpowiedzi nawet równie prowokacyjnej na prowokację, o czym już mówiliśmy, którą doświadczyli przez sztukę. Ja nie jestem prawnikiem, to moje bardziej takie głośne myślenie niż te zapewne. A nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, nie ma pana doktora Wierczyńskiego, który napisał pracę o karnoprawnych granicach wolności artystycznej przestrzeni wizualnej, chyba jakoś tak mniej więcej, ale on ostatecznie stawia tezę o zasadności tego artykułu. Zresztą wielu karnistów i konstytucjonalistów stawia taką tezę, pokazując, że artykuł taki czy analogiczny jest w bardzo wielu systemach prawnych, on jest mniej lub bardziej wykorzystywany. Ja tu gdzieś w książce też podaję statystykę. Mnie się wydaje, że on nie jest nadużywany w Polsce w stosunku nawet do zgłaszanych spraw, tych, które trafiają do sądu, jest naprawdę niewiele w gruncie rzeczy. One stają się głośne, one są bardzo głośne, one prowokują także dyskusję społeczną, co jest interesujące moim zdaniem w gruncie rzeczy, bo dzięki temu o tym rozmawiamy. No nie, to taka teza, że no, dzięki, ktoś powiedział, że dzięki nargologii napisałem książkę, może. Ale to jednak uczy nas tej debaty. Ja pewnie też, być może tak, ja nie jestem prawnikiem, ale wszyscy twierdzą, czy większość twierdzi, że jednak taki karnoprawny instrument jest potrzebny, żeby tę cezurę wyznaczyć. Nie wiem. Na pewno jestem przekonany, i o tym też pisałem w tekście Gazety Wyborczej, i się z tym zgadzam, że reakcja ludzi, którzy przychodzą się modlić w galerii wobec takiego czy innego wydarzenia, jest naturalna, właściwa i należy ją zaakceptować bez kpiącego uśmiechu. Bo ona wyraża tę właśnie wrażliwość. No, modlenie się tak, no ale dlaczego proces? A nie, ja nie mówię o procesie, bo to ci ludzie, którzy tam się modlą, nie będą składać doniesienia. Potem to ktoś inny doniesienie o powierzeniu przed popełnienia przestępstwa. Ja o tym mówiłem publicznie i o tym się też powiem, proszę Państwa, ja bywam, staram się bywać w galeriach sztuki, muzeach i tak dalej. Dla mnie człowieka, który staje wobec ołtarza w perspektywie kultycznej, oglądanie tego ołtarza z
czasów średnich, wieku średnich gotyckiego w muzeum jest zupełnie doświadczenie nie a propos. Znam ludzi, którzy się w galerii modlą przed ikoną i się żegnają, bo dla nich ten obiekt, mimo że został wyjęty z naturalnego kontekstu, nie przestał być obiektem kultycznym. Wcale nie stał się eksponatem muzealnym. Ludzie się, być może Państwo mi to nie zauważyli, ale zdarza się, że się ludzie przed ikoną w muzeum żegnają i modlą, bo ta ikona nie przestała dla nich być ikoną. I myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy też tę wrażliwość akceptowali. Bo dlaczego ma to być wrażliwość nieakceptowalna? Dlatego ta reakcja ludzi modlących się wobec pracy Markiewicza była dla mnie zrozumiała. Czy to była modlitwa adoracyjna, czy według nich modlitwa wynagradzająca, ale ich wrażliwość taką im nakazywała reakcję. Użyję teraz argumentu. Żyję w wolnym, demokratycznym kraju. Przepraszam, to oczywiście taki populistyczny. No ale w gruncie rzeczy tak, no to jest też reakcja, która ma prawo w tym wolnym kraju mieć do czynienia, tak? No więc być może też powinien pójść na Madonnę pani Katarzyny Hołdy i w ten sposób zareagować na te Madonny, że one są dla niego, no właśnie, że one są oczywiście już przetworzone Madonny, ale to jest taka reakcja, która się wydaje bardziej, mniej więcej wychodzą na tych samych poziomach, na poziomach symbolicznych, tak? A nie odwołanie się od razu do artykułu sądu i zmuszanie potem sądu do tego, żeby definiował, co jest to nie jest sztuką, co jest to nie jest obrazem, co jest to nie jest wrażliwością, co jest to nie jest uczuciami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te nieszczęsne uczucia, które się pojawiają w bardzo wielu innych komiksach. W języku niemieckim też mamy uczucia, a nie przekonania. Ja to dużo gadam. Ale czy ten publiczno-skargowy charakter w takim razie jest potrzebny? Przestępstwa? Pełna zgoda, że dzieło, które może być kontrowersyjne i wystawiane w galerii i reakcja spontaniczna ludzi modlących się też nie odmawiajmy tego. Czyli właściwie zgodni jesteśmy, żeby było daleko od sądu. Właściwie różne działania, czy to happeningi, czy to jakaś reakcja spontaniczna na to, co jest wystawiane w galerii, że tak, jak najbardziej tak, ale lepiej już nie, żeby te sprawy nie wpływały do sądu. Ludzie sobie myślę, że doskonale poradzą. Tak, sam skupią na poszczególnej symbolicznej, naprawdę. No, jesteśmy dorośli. I poradzimy sobie adekwatnymi środkami, nie? Ja nie jestem historykiem prawa, ale wydaje mi się, że prawo jest potrzebne wtedy, kiedy nie wystarcza regulacja społeczna, tak? Naturalna, spontaniczna. Ja gdzieś czytałem, nie wiem już gdzie, o tym, że... z konsensusem społecznym, a tu ciężko takim wytyczyć. Tak, ale gdzieś czytałem taką historię, nie wiem o jakiej to tradycji prawnej, że jeżeli ktoś idzie do sądu, to społeczeństwo go kijami obija, ponieważ on powinien to załatwić i powinniśmy to zacząć między sobą. Tak. Tak, a nie iść do sądu. Pójście do sądu jest ostatecznością, ponieważ jest to odwołanie się do zewnętrznej instancji. Tak? Więc pewnie ja też bym chciał, żeby ta regulacja dokonywała się, czy ta debata, czy ta polemika, czy ten spór dokonywał się na płaszczyźnie, no nazwijmy to, nie wiem, społeczeństwa, społecznej, artystycznej, nie wiem, naukowej też, bardzo, bardzo bym chciał, żeby także naukowej, bo wydaje mi się, że za mało jest ze strony ośrodków naukowych zainteresowania tym problemem, także z punktu widzenia teologii, no właśnie teologii, nie tylko religioznawstwa, ale także teologii, która powinna się tam także zajmować. Więc wydaje mi się, że tu tego gdzieś powinniśmy się spotykać często na takich debatach, bo one być może także zmniejszają te dystanse. Znaczy ja bym też jednak pozwolił artystom obrażać i prowokować, bo czasami jakby coś, co jest interpretowane jako obraza uczuć religijnych, może być na przykład
obrazą hipokryzji religijnej. Oczywiście, że tak. Także, a jest interpretowana jako obraza uczuć religijnych. Oczywiście, że tak, bo tutaj Pan też wraca w problem krytyki, tak? Na ile krytyka jest uzasadniona. Dzisiaj prawo powie, że wszelka krytyka jest, nie ma granic krytyki, są tylko granice formy uprawiania krytyki. Krytykować można wszystkich. Kościół katolicki też można krytykować, nawet należy. Tylko pytanie, w jaki sposób należy tego dokonywać. Nie ma chyba obecnie, nie wiem, w państwie demokratycznym sfer, które nie poddają się, nie podlegają krytyce. Nie ma takich rzeczy. To zresztą potwierdzają wyroki europejskie. Prezydenta można krytykować. Pytanie, czy można... Umiarkowanie. To może jest kwestia właśnie formy tej krytyki, czy lepsze. To jest odwrócenie, przykład odwrócenia standardów. Nie, znieważenie prezydenta, które nadal obowiązuje. Ale znieważenie to nie jest krytyka. To nie jest krytyka. Ale często... Bo to jest chyba, to jest pytanie. Bo znieważenie to już jest kwestia formy. To jest kwestia zakwalifikowania różnych zdań, cennych, opisowych. A no tak, to wtedy trzeba lingwistów, którzy będą badali, czy to jest wypowiedź ocenna, znieważająca, wulgarna i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo skomplikowane. Mnie się wydaje, że co do zakresu, chyba granic nie ma, jest tylko zakres co do formy, że są takie sposoby krytyki, które będą odebrane właśnie jako znieważające. I wtedy, czy rozmawiamy o merytorycznych krytyki? No, obawiam się, że to jest trudno rozmawiać o merytorycznych, o meritum krytyki. No. Tak, ale też prawnicy i też orzecznictwo strasburskie to potwierdza, że też w zależności od tego, kogo dotyczy ta krytyka. Tak, ten margines jest większy, oczywiście. Ja też jeszcze w kontekście utrzymywania artykułu 196 tego, kiedy musi wkraczać państwo ewentualnie i nas chronić, mam wątpliwości, czy utrzymywanie tego rodzaju artykułu w państwie przeważającym elitem, który jest uzasadnione, tak? To znaczy, czy jesteśmy na tym etapie rozwoju, że prokurator będzie się angażował w równym stopniu w zawiadomienia dotyczące wykorzystania symboliki chrześcijańskiej, katolickiej, w równym stopniu, chociaż tu pan profesor mówił wcześniej, że może ta symbolika chociażby islamistyczna jest dużo mniejsza i występuje mniej, ale czy na przykład odwołanie się, czy naruszenie symboliki judaistycznej będzie w tym samym zakresie spowoduje reakcję ze strony prokuratury, czy jednak mamy tendencję, że zawiadomienia dotyczące symboli religijnych większościowych, można tak powiedzieć, są bardziej chronione czy skwapliwie przez prokuraturę prowadzone. Pytanie otwarte, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że w kontekście naszej analizy, którą robiliśmy na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji, większość interwencji z strony Krajowej Rady Radiofonii jednak dotyczyła, tam te wartości chrześcijańskie są wprost wymienione, ale w dużo większym zakresie dotyczyła jednak symboliki chrześcijańskiej, a nie chociażby ochrony mniejszości narodowych poprzez, czy religijnych, poprzez ich, prawda, symbole. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie chciałbym się odwoływać tutaj do kwestii tej ustawy o radiofonii i telewizji. Raczej problem artykułu 196. Jest taka inicjatywa, która ciągle jest niezrealizowana, ale taką inicjatywę próbowaliśmy w środowisku więzi zaproponować, żeby te wielkie tradycje wzajemnie jakby reagowały. To znaczy, żeby równorako traktować. Nie jest to takie proste, dlatego że po pierwsze, jak powiedziałem, mamy zupełnie różne tradycje ikonograficzne. Tradycja ikonograficzna katolicka czy chrześcijańska jest niezwykle bogata. Wobec niej tradycja judaistyczna, czyli tradycja muzułmańska jest niezwykle skromna. Chociażby dlatego, że tam obowiązują zakazy tworzenia obrazów do dzisiejszego dnia.
konstrukcja przepisu artykułu mówi, że można to dokonać obrazu uczuć religijnym poprzez znieważenie przedmiotu czci. Trudno jest znaleźć w judaizmie przedmiot czci. Musiał być to prawdopodobnie Tora. Gwiazda Dawida jest bardziej skomplikowana, bo ona jest interpretowana bardziej jako element syjonistyczny, polityczny, narzucony. Tak samo jest z gwiazdą, tak samo jest z Księżycem, który nie jest pierwotnym znakiem islamskim, tylko znakiem tureckim, który został później przejęty i też w gruncie rzeczy, proszę Państwa, to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą. Owszem, my często te symbole zestawiamy. Ale proszę zobaczyć, że debata na temat krzyża w przestrzeni publicznej nie przekłada się na debatę na temat Gwiazdy Dawida czy Półksiężyca w przestrzeni publicznej, ponieważ tamte tradycje wcale nie domagają się sytuowania tego w przestrzeni publicznej, bo mają inną świadomość znaku. Te znaki tam nie funkcjonują analogicznie jak w chrześcijaństwie. Tak? Często mówimy, proszę powieść jedno kołdło. Nie chcą, nie potrzebujemy tego wieszać, to nas nie interesuje. To jest zupełnie inna, więc wydaje mi się, że stąd zastosowanie tego samego przepisu w tych trzech tradycjach już będzie bardziej skomplikowane, bo chociażby właśnie poprzez ten przedmiot czci religijny, który musi być, tak? Niektórzy twierdzą, że musi być materialny, a nie tylko symboliczny. To już w ogóle jest skomplikowane, bo co by miało być w islamie takim przedmiotem materialnym? No nie znajduje, nie zna na tyle islamu, ale nie ma czegoś takiego chyba, żeby to miał tylko przedmiot kultu, no nie wiem, kamień z Mekki, tak? No chyba, że. Bo nawet tak skomplikowana kwestia jak karykatury Mahometa, to jest bardzo skomplikowana także z punktu widzenia teologii, bo to piętrowość tego zagadnienia. Z jednej strony, proszę pamiętać, że islam zakazuje wszelkich wyobrażeń, a tutaj mamy zniekształcone wyobrażenie. To jest piętrowość tego zagadnienia. Nie dość, że ktoś pozwolił sobie na namalowanie Mahometa, to jeszcze go zniekształcił. Skomplikowany problem, na którym nie chciałbym się wypowiadać, bo to trzeba by tutaj naprawdę teologa muzułmańskiego, czy przynajmniej religioznawca, który się... I to jest to, o czym też mówiłem, że sądy w tych przypadkach powinny posiłkować się także właśnie biegłym z danej dziedziny, żeby sąd jednak miał świadomość, jak to w danej dziedzinie tradycji religijnej funkcjonuje, żeby on nie projektował czegoś, co mu się wydaje. No tak, no bo tam gdzieś jakieś orzeczenie na temat, nie wiem, buddyzmu, no nie wiem, czy w ogóle w buddyzmie przedmiot kultu, jak to posąże... Są posągi Buddy w różnych odsłonach, prawdopodobnie mogą... To jest skomplikowane, bardzo skomplikowany problem. Czy rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z preferencją na rzecz jednej religii? Proszę pamiętać, że też nie jest statystycznie, bo muzułmanów mamy w Polsce, nie wiem, procent mamy, więc to pewno będzie... Na pewno pytanie, czy po Rzeczpospolita przedrukowała te karykatury Mohameda. Wiem, że we Francji na pewno było postępowanie. Tak, ale we Francji mamy dużą społeczność muzułmańską, mamy też dużą społeczność żydowską, więc tamte procesy będą dotyczyły nie tylko tradycji chrześcijańskiej. Ja przez pół roku byłem na Uniwersytecie Montrealskim, analizowałem to z punktu widzenia społeczeństwa kanadyjskiego, gdzie są Sikhowie, gdzie są muzułmanie, gdzie są Żydzi i obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Tam jest dopiero skomplikowaną kwestią, tak? Czy Sikh może chodzić w turbanie, będąc członkiem gwardii reprezentacyjnej, tak? I tak dalej. A to są już z innej dziedziny, a z tą inną bardzo interesujące rozważania. Ja bardzo chciałam, że zachęcić Państwa do zadawania pytań naszym gościom. Bardzo proszę. Jeżeli mogę, to orientację w temacie mam głównie na bazie wszelkich informacji medialnych, ale z takiej obserwacji niepokoi mnie na gruncie europejskim właśnie swoista unifikacja przepisów, czyli pojawiająca się kwestia zapisu w artykule dotyczącym właśnie innych symboli religijnych, gdzie w tym momencie, według mnie przynajmniej, jest to zapominanie tak naprawdę właśnie podstawowej tożsamości. Inną tożsamość będziemy mieć tu, inną tożsamość będziemy mieć w kraju innym. A kwestia
Jeżeli wszystko będzie konstytuowane normą prawa i tak naprawdę każde pojęcie się próbuje bardzo precyzyjnie zdefiniować, proszę mi tylko powiedzieć, czy kwestie uczuć, odczuć, a nawet poszanowanie świętości da się określić jako substancja, jako materia, bo obawiam się, że to jest ślepa uliczka. Że w tym momencie bardziej niebezpieczne jest nie to, co się dzieje, powiedzmy, czyli interpretacja danego zachowania się w historii, tylko to, w jaki sposób się próbuje tego strzec. W tym momencie temu kroku. Nie wiem, jak jest Państwa zdanie. No może odniosę się od razu, jeśli można, tak, do Pani pierwszego komentarza, bo jakby z mojej wypowiedzi, nie wiem, czy to było zrozumiałe, ale wręcz chciałam zaznaczyć, że nie dochodzi do unifikacji. To znaczy Trybunał nie chce określać europejskiego standardu, ponieważ daje sobie sprawę, że prawda, poziom uczuć religijnych czy moralności jest inny w każdym państwie członkowskim. Dlatego mówi, niech sądy krajowe to rozstrzygają, ja przyjmuję to, co powiedziały sądy krajowe. I tak na przykład bardzo długo robił z ustami muzułmańskimi. I teraz będzie bardzo ciekawa kwestia, bo pojawiło się ostatnie orzeczenie Eleida przeciwko Wielkiej Brytanii, które dotyczyło, tu była stewardesa, pielęgniarka i kilka innych osób, które nosiły krzyżyk w pracy. I tu Trybunał rozróżnił i pierwszy raz się wypowiedział, mamy wyrok, a nie decyzję, która mówi, nie będę się wypowiadać, czy wyrok, który mówi, nie będę wchodził w szczegóły, nie, tylko pierwszy raz się wypowiedział co do symboli, rozróżniając to, czy to była firma prywatna, czy publiczna i też jakie sankcje dotknęły daną osobę. Stewardesa została przeniesiona, nie pracowała już w powietrzu, tylko stała za kantorkiem, czy została zawieszona już w tej chwili. Szczegółów tej sprawy nie pamiętam, ale Trybunał po raz pierwszy się wypowiedział, niejako otwierając drogę, więc jeżeli by były kolejne skargi dotyczące chłopców muzułmańskich, być może Trybunał podszedłby do tego inaczej, z tym, że to są też sprawy na gruncie wolności religijnej, nie wolności artystycznej, swobody wyznania, a jak wiadomo, te prawa niestety stoją bardzo często w kolizji. Więc jak na razie wręcz przeciwnie, Trybunał się zasłania i nie będę decydował o unifikacji, jak to Pani nazwała, czy ustanawiał standardu wspólnego dla wszystkich krajów członkowskich. Tym bardziej, że jest to niemożliwe, chociażby z tego względu, że w Radzie Europy mamy kraje muzułmańskie, Azerbejdżan. A z drugiej strony mamy kraje, gdzie kultura jest wspólnym mianownikiem, byłby bardzo, bardzo trudny do określenia przez sam Trybunał. Co do drugiego pytania, to nie umiem na to pytanie oczywiście odpowiedzieć. Odpowiem wymijająco. Byłem przedwczoraj na szkoleniu BHP. Proszę Państwa, jakie to jest zjawisko? Wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do pracy. Rzeczywiście mam jakie wrażenie, nie wiem czy to jest taka tendencja światowa, że prawodawca chce z dosłownością mikrona to określić. A z drugiej strony też jest taka tendencja, o której pisze w tym swoim doktoracie pan Jędrzejczyński. Właśnie, że wytwarza się u nas tradycja common law, czyli właściwie precedensów, ponieważ Sąd Najwyższy coraz częściej wypowiada się w różnych kwestiach i trudno orzeczenia Sądu Najwyższego czy wyroku nie wziąć pod uwagę w jakiejś podobnej sprawie, to rzeczywiście one nigdy nie są, ale... Trochę podobna rola Trybunału. Trochę podobna rola, tak. Trzeba mieć naprawdę odwagę, żeby napisać wyrok czy uzasadnienie, które pójdzie w kontrze. Więc jest jakaś chyba... Ja nie jestem prawnikiem, nie mam tego fenomenalnego wykształcenia, ale mam takie wrażenie, że rzeczywiście jest tendencja do niezwykle szczegółowego określenia sposobu funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i przez prawo karne, i przez cywilne, i różne inne, że
że rzeczywiście sąd musi później, czy sądy muszą później wydawać decyzje w sprawach niezwykle subiektywnych, jak właściwie uczuciowość, tak? W prawie pracy jest chyba tam utrata zaufania do pracownika. Co to jest utrata zaufania do pracownika? To jest taki wór, w którym można, moim zdaniem, niezwykle niebezpieczny. Więc rzeczywiście mamy takie pojęcia, które socjologia powiedziała, że są trudne do zoperacjonalizowania. Tak? To znaczy do wyprowadzenia jasnych, w miarę obiektywnych kryteriów oceny. Być może jesteśmy pomniczmy, ale są chyba jeszcze takie przestrzenie, że prawo zostawia coś zwyczajowego, naprawdę jest nas chyba mniej. Bo to właśnie zwyczaj powinien prawny, czy jakieś regulacje społeczne powinny to bardziej. No ale jeśli nie można liczyć na to, no to wtedy ludzie idą do sądu. Przecież czego szukają w sądzie? Sprawiedliwości. Idą ludzie, a prokurator za ludzi. A gdzie prokurator za ludzi? To jest jeszcze krokiem dalej, prawda? Bo tak, bo ile jest też... Zawiadomienie, ale tak naprawdę to aparat państwowy decyduje za człowiekiem. Bo tak. W momencie, kiedy chociażby zniesławienie jest przestępstwem prywatno-skarbowym, to znaczy osoba, która ocenia, że poczuła się zniesławiona i tu ten jej subiektywizm jest dosyć ważny, decyduje o tym, że wchodzi w spór. A czy jest nieważne? Pan Denka, prawda, pisze zawiadomienie, trochę pewnie już z rozmachu i cała instytucja państwa jest tu uruchomiona w celu ochrony tych uczuć. Tu jeszcze, nie wiem, czy to będzie tak bardzo w temacie, ale dla mnie było bardzo interesujące porównanie tego przepisu z przepisem zwykłym dotyczącym znieważenia znaków i symboli państwowych. Tam jest konstrukcja podobna, ale z jednym wyjątkiem. Bo tutaj mamy, kto obraża, znieważając, a tam kto znieważa. Tam nie ma już nie potrzeba żadnego obrażonego i znieważonego. Tam jest po prostu analiza tylko de facto przedmiotu znieważenia. Czy to nam coś pomaga w przypadku uczuć religijnych? Czy też nie? Moim zdaniem i tak, i nie. Bo z jednej strony zawęża, tak? Bo to musi być, muszą być owi obrażeni, tak? A z drugiej strony utrudnia, ponieważ o wiele łatwiej byłoby ocenić obiektywnie sam fakt znieważenia, niż ów wpływ znieważenia na obrazę, bo jeszcze musi być bezpośrednie pokrzywdzenia się tak pod uwagę, tak? Że to znieważenie rzeczywiście wywołało taką reakcję. Bo to jest problem, który się pojawił chociażby w przypadku właśnie procesu Nergala, gdzie sąd jasno powiedział, doszło do znieważenia, ale no nie doszło do obrazy osób, które były na miejscu, więc nie było tej bezpośredniości. Więc to jest konstrukcja, która z jednej strony pomaga, z drugiej strony utrudnia procedowanie w tym sposobie w sądzie. Dziękuję bardzo. A może jeśli można, dziękuję za zaproszenie, że pragnie 7 przypomnę tej zupu uzyskałem. I tak przyjmując to zaproszenie, się zastanawiałem, o czym będę mógł powiedzieć ewentualnie. I okazuje się, że samo życie przynosi nam jakby temat ciekawostki, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą pewnie nie. W sobotę ukazał się w kurierze na pierwszej stronie kuriera taki artykuł skandal na wystawie. Przed dalszym artykuł jest, jak daleko ma prawo posunąć się artysta, czyli o wolności w sztuce. Czyli mamy temat dzisiejszego naszego spotkania dyskusji. Rzecz dotyczy wystawy około 140 obrazów, która Karima Goldberg, która towarzyszyła otwarciu wystawy nowego budynku, nowej siedziby Muzeum Nadmiesięskiego w Kazimierzu Dolnym przed COVID-19. Haim Goldberg pochodził z rodziny żydowskiej, na 9-osobowej nawet, z Kazimierza Dolnego. Był synem szewca i urodził się w 1917 roku właśnie przed wojną w Kazimierzu Dolnym. Nie chcę opowiadać teraz jego losów szczegółowo. Najważniejsze jest to, że przeżył wojnę. Przeżył wojnę w ten sposób, że
że wyjechał, brał udział przy budowie Majdanka, przy pierwszej budowie baraków i udało się wykupić go po prostu poprzez tam różne koneksje i wyjechał na Syberię. Wojnę spędził na Syberii. Wrócił po wojnie do Polski. Przez kilka lat jeszcze był w Polsce. Później wyjechał do Izraela i jakby końcowy etap, ostatni etap życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Ja się dowiedziałem o jego malarstwie gdzieś, to był koniec chyba lat 90. Dokładnie 2000 rok i pamiętam wtedy dyskutowaliśmy z doktorem Obrowskim z Muzeum Ladniszańskiego o tym, żeby jego malarstwo zaprezentować kiedyś w Kazimierzu. A trzeba dodać, że jest to malarstwo powiedzmy najwyższych lotów. Pracy jego autorstwa znajdują się w najważniejszych kolekcjach światowych, Muzeum Yad Vashem, Muzeum Modern of Art. Mieliśmy okazję właśnie w poprzedni poniedziałek wydać udział w otwarciu tej wystawy. Tak się pięknie złożyło. Wśród tych obrazów, zresztą polecam pojechać do Kazimierza, obejrzeć tą wystawę, to jest niesamowita wystawa. Jest kilka obrazów, z których Chagall, ponieważ ich malarstwo jest w pewien sposób koresponduje między sobą. Ja myślę, że Chaim Goldberg był zafascynowany obrazem Chagalla mocno, ale jest kilka obrazów, których nawiązanie do Holokaustu. Mocne nawiązanie do Holokaustu. I może ten fragmencik przeczytam. Bo wypowiada się dwóch artystów, z których ja jednego kompletnie nie znam, ale powiedzmy. Kontrowersyjne szczególnie są trzy obrazy. Na jednym pokazany jest egzodus Żydów z Kazimierza, w tle tańczący i cieszący się Polacy w strojach ludowych. Na innym obrazie jest polski ksiądz, który razem z chłopami ramuje precjoza żydowskie oraz polscy żołnierze w rogatywkach z nożami, siekierami nadkrywających się Żydów. Jest też scena dentysty, wąsatego chłopa wyrywającego złote zęby zamordowanemu przez Niemców Żydowych. Opisuje malarz Adam Besorowski i tak dalej. I malarze, ci, którzy się wypowiadają, malarze żądają zdjęcia tej wystawy tych trzech obrazów oraz oficjalnych przeprosin ze strony władz Muzeum Środowisk Katolickich. W przeciwnym razie rozważamy zbieranie podpisów mieszkańców Kazimierza, pod pismem takim protestacyjnym i tak dalej. No więc mamy taki gorący przykład tego, o czym dzisiaj mówimy w sumie. Oczywiście tu się wypowiada, to troszeczkę gazeta przekładała, w związku z czym będziemy pracować w zapomnieniu żadnych środowiska, jakby malarzy, pionów głównie kazimierskich konfederalistów, jest to stanowisko jednego czy dwóch malarzy. No niemniej to zostało jakby utożsamione ze stanowiskiem całego środowiska. I oczywiście, tutaj o penalizacji być nie może, Goldberg nie wiedział, że będzie wystawiany w poniedziałek, zresztą nie żyje, w 2000 roku zmarł. Ale powiedzmy, jakie repercusje wywołuje, bo ja się nie chcę zagłębiać w tej chwili, chociaż mam dosyć sporą wiedzę na temat tych scen, które Goldberg malował, ich prawdziwości, można sobie to doskonale w literaturze, szczególnie w świetnym dziele profesor Moniki Adamczyk-Garbowski, Kazimierz Werkuzmir, wspomnienia Żydów ocalonych, wspomnienia innych osób. Jak to wyglądało i wiele niestety z tych scen, które Goldberg w tych obrazach, powiedzmy metaforycznie, bo to się wcale nie musi odnosić do Kazimierza, one mogą być czymś pewnym ogólnieniem, są niestety prawdziwe, także dziękuję, chciałem powiedzieć o tym i zachęcam do zobaczenia tej historii. Jak ja rozumiem, treść tych obrazów, że to jest jakby duża kontrowersja stała, bo to jest w pewnym sensie taki leitmotiv w Polsce, kontrowersji rozumiem oceny relacji polsko-żydowskich, czy powiedzmy sceny, bo to jest obraz ten, który tutaj jest powiedzmy, no chociaż on nie jest może najdrastyczniejszy pod tytułem Ratunek, to są w ogóle duże prace. Oczywiście poszczególne sceny. Oni piszą tu, że ksiądz bierze udział w rabunku. Ja nie uważam, że na tym obrazie ksiądz bierze udział w rabunku bezpośrednio, prawda? Tylko ogląda te precjoza, które gdzieś tam ktoś przynosi. Nieważne, ale czy podpalenie synagogi? Podpalenie bezpośrednie synagogi nie miało miejsca w Kazimierzu.
tak naprawdę zniszczenie tej synagogi właśnie było wynikiem, synagoga przetrwała do ostatnich dni wojny. W zasadzie kiedy Niemcy ustępowali, to ją zniszczyli, ale reszty dokonali okoliczni mieszkańcy. To samo udział w mordowaniu, powiedzmy, Żydów w Kazimierzu w Dolnym Powoli. Ja znam bezpośrednie relacje, ponieważ jestem związany z miasteczkiem. I zresztą to jest też co wspomnienia w tym dziele ksiądz profesor Moniki Adamczyk-Gargowski. Kto mordował, że to te rodziny są znane generalnie, które gdzieś tam się, z których się wywodzili ci, którzy mordowali. Rabunek był czymś powszechnym. Jest, mówię, obraz może jeszcze bardziej drastyczny Goldberga, bo jest obraz przedstawiający scenę, gdzie leżą trupy Żydów, łącznie z rabinem w szalach modlitewnych, na których jakby klęczy chłop, wyrywając drugiemu Żydowi ze szczęki po prostu złote zęby. No jest to obraz oczywiście drastyczny, ale czy tak się nie działo, prawda? Czy tak nie było? Niestety wiemy, że takie sceny miały miejsce. Nie wiem, czy w Kazimierzu Dolnym. Z pewnością ja pamiętam, że kiedy pojechałem do Bełżca, do obozu koncentracyjnego w Bełżcu, gdzieś tam początek lat 80. tam nic nie było wtedy. Był zasadzony las, był świerkowy las, jakieś ścieżki. I co mnie, to co zapamiętałem, to, że się wszędzie walały resztki ludzkich kości. I tak się zastanawiałem, o co to chodzi, wtedy nie wiedziałem. No dopiero wiele lat, niedawno w sumie, prawda, kiedy wyszła książka Grossa, Złote Żmiga. Oczywiście ona tam budzi, możemy się z wieloma rzeczami zgadzać, nie zgadzać. Natomiast to się wszystko wyjaśniło, ponieważ faktycznie są relacje, jest mnóstwo relacji na ten temat. Dokonywano tych trupy leżały generalnie głęboko, dosyć pochowane. Były te trupy powolnie wykopywane przez okolicznych mieszkańców właśnie w poszukiwaniu między innymi tych złotych zębów. Już potem nikt się nie fatygował, żeby zakopywać je głęboko, tylko dosyć płytko, potem deszcz wymywał, stąd te resztki ludzkich kości tak się walały, tak to było. Ja zapamiętałem, jak to jeszcze młody chłopak. Także, ale to takie dosyć mocne było, więc te sceny są oczywiście, to jest sprawa interpretacji artysty, szczególnie artysty Żyda, który pochodził z Kazimierza, który był autentyczną postacią, który może sam bezpośrednio tego nie doświadczył, bo mówię, on przeżył tę wojnę, można powiedzieć, w miarę miękko. Natomiast oczywiście jego rodzina uległa zagładzie, jego przyjaciele, jego cały świat, do którego kiedy on wrócił do Kazimierza, po wojnie był już kompletnie innym światem, więc musimy brać mocno pod uwagę jego przeżycie, prawda? To, co on czuł. Dziękuję się. Myślę, że to troszeczkę tak naprawdę nawiązał do tego, co mówiliśmy, tego kontekstu czy jakiegoś interesu społecznego, prawda? Bo tu jest ukazane pewne kwestie i problemy historyczne w malarstwie, w sztuce. I tak naprawdę to też Pan utworzył całą wielką debatę o swobodzie wypowiedzi w kontekście pamięci historycznej. I już może nie wchodząc w szczegóły, bo pewnie spędzilibyśmy tu tydzień, ale wiem, że przywieźliśmy kilka publikacji, ponieważ taką debatę odbyliśmy 2 lata temu w Fundacji, więc zapraszam, proszę się częstować naszymi publikacjami, bo tam też tych kwestii pamięć historyczna, swoboda wypowiedzi trochę się pojawia. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Państwo goście macie może jeszcze jakieś własne refleksje w tytułem tego, co już zostało powiedziane. Jeśli nie, to ja wydaje mi się, że zmierzamy ku końcowi. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że właściwie wniosek jest taki, że my zgodziliśmy się co do tego, że dobrze by było zostawić tę materię kontrowersyjną relacji jednak stroną obrażającym i obrażanym. I pozwólmy więcej na takie działanie właśnie
bardziej spontaniczne, może czasami nawet bardzo, bardziej impulsywne, ale jednak pozwólmy właśnie dopuścić do tej przestrzeni z jednej strony ekspresji artystycznej i tej ekspresji osób jako ich odpowiedź na to, co zobaczył, usłyszały. Natomiast te sprawy, które miałyby trafiać do sądu, oby nie trafiały. Oby raczej sąd jak najmniej wypowiadał się w tych sprawach. To znaczy nie chodzi o umarzanie, ale po prostu, żeby nie składać tych zawiadomień. I mam wrażenie, jeśli mogę sobie tak pozwolić, raczej należałoby chyba krytycznie ocenić tego typu zachowania, które specjalizują się w składaniu zawiadomień. Przepraszam, że tak powiem, przypominam sobie takie działanie innej osoby ostatnio. Ktoś ujawnił, że która funkcjonowała w CBA, która teraz specjalizuje się w całej innej dziedzinie, ale też jak w tej maszynce składania różnych zawiadomień, bo nie wiem, czy to ma sens tak naprawdę. I to oczywiście nie zależy od tego, czy to ma być zawiadomienia obrazu uczucia religijne, czy zawiadomienia znieważenia narodu, bo tak naprawdę mechanizm jest tutaj podobny. Są dwa skrajne przypadki tej samej osi. No i raczej pozwólmy artystom prowokować i trochę obrażać, bo ja z kolei moje te granice wolności są bardzo szerokie. Znaczy nie jest bliższa kultura amerykańska, że jednak te idee obronią się same. Ten wolny rynek idei, pozwólmy im funkcjonować, pozwólmy ze sobą rozmawiać na różnych poziomach, na różnych formach ekspresji. No tylko oczywiście też pamiętajmy, że wolność to jest odpowiedzialność. To druga strona medalu, to znaczy jak przed tą dyskusją rozmawiałam też z Piotrem Skurczakiem z Homofabę, miałam też bardzo cenę, bo mi coś powiedział, a od wielu, wielu lat uczestniczył w różnych wydarzeniach artystycznych, kulturalnych w Lublinie. On powiedział, że on też dość krytycznie patrzy na przykład na różne działania takie fafa, rafa, hej do góry, prawda? To takie bardzo takie nieprzemyślane, to znaczy przemyśl. I tu nie mam na myśli takich prac stworzonych przez samych artystów, tylko przez na przykład bardzo młode osoby, którym się wydaje, że już wszystko wiedzą i mogą stworzyć. To bardziej chodzi o te działania na przykład środowisk, jednak nieraz organizacji pozarządowych, które pod szyldem próbują nie wiem, coś przekazać, ale niekoniecznie to ma sens. Bo myślę tylko o tej wolności. Już Boże, artyści jakby zajęli się szczególnie tym obszarem gryzienia rzeczywistości, patrzenia na rzeczywistość w tej perspektywie innej, prawda, niż my wszyscy. Więc bardzo dziękuję serdecznie Państwu, gościom, publiczności i mam nadzieję, że dość niedługo ta publikacja z tej debaty będzie opublikowana i będziecie mieć